Nelson, będąc dzieckiem, może mógł obserwować niemal z okien parafii w Barnum Thorpe, gdyż znajdowała się ona zaledwie 4 mile od piaszczystych plaż hrabstwa Norfolk. Nie mamy niestety informacji, czy już w dzieciństwie miał okazję żeglować po przybrzeżnych wodach. Na dobre, magią morza oczarował go dopiero wuj, brat Catherine Suckling, Morris, oficer Royal Navy, gdy, pozostając na połowie pensji, snuł opowieści o bitwach, sztormach i mozole marynarskiego żywota. Po latach, gdy powierzono mu dowództwo na okręcie liniowym, objął swą protekcją młodziutkiego Horatia. Kim był Suckling i czy zasłynął czymś jeszcze poza legendarnym siostrzeńcem? Morris przyszedł na świat 4 maja 1726 roku na parafii w Bersham w hrabstwie Suffolk. Właściwie nie wiemy nic na temat jego dzieciństwa, poza faktem, że po śmierci ojca w 1730 roku mieszkał z matką i rodzeństwem w Beckles aż do 1739, gdy wstąpił do marynarki. Jak do tego doszło? W XVIII-wiecznej Anglii syn pastora miał nieduże możliwości wyboru kariery. Najbezpieczniej było iść w ślady rodziciela i przywdzieć szaty duchownego. Wymagało to jednak edukacji akademickiej, na którą ciężko było sobie pozwolić. Inną drogą była administracja państwowa, ale czy w tym przypadku zostanie urzędnikiem niskiego szczebla możemy nazwać karierą? Pozostawała więc armia. Tu jednak potrzeba było pieniędzy na zakup patentu, według cennika z połowy XIX wieku, więc no 100 lat po wydarzeniach, o których rozmawiamy, wartość stopnia odpowiadającego podporucznikowi wynosiła 450 funtów w piechocie i 840 funtów w kawalerii, co odpowiada dzisiejszym 44 tysiącom i 81 tysiącom funtów. Pozostawała więc marynarka, w której swe miejsce znajdowało gro młodzieży z średnio zamożnych rodzin. Dzięki własnemu wysiłkowi i protekcji mogli dojść do najwyższych zaszczytów. 13-letni Morris Suckling 25 listopada 1739 roku zameldował się na pokładzie HMS Newcastle, 50-działowego okrętu liniowego 4 klasy, jako zwykły marynarz. W pierwszych latach swojej kariery służył w Western Approaches, czyli na podejściu zachodnim, we flocie kanału oraz na Gibraltarze. 7 kwietnia awansował na starszego marynarza. Już 5 miesięcy później, 7 września, zostaje mianowany midshipmanem. Historycy doszukują się tej protekcji wpływowego rodu Walpoolów, z którą był spokrewniony. Jednak rzeczywistą opiekę nad zdolnym podkomendnym roztoczył kapitan Thomas Fox, ówczesny dowódca Newcastle. Wraz z nim w 1742 roku Morris przeszedł na pokład 80-działowego HMS Chichester i podjął służbę na Morzu Śródziemnym. 8 marca 1745 zdał egzamin na porucznika. Co interesujące, teoretycznie w chwili przystąpienia do niego nie spełniał formalnych warunków, by zostać porucznikiem. Był o rok za młody. Protekcja jednak robiła swoje. Służył kolejno na okrętach jego królewskiej mości Beresford, Russell i Boyne. Piął się dalej po szczeblach kariery. 1 listopada 1748 został pierwszym oficerem na HMS Gloucester. Ponieważ dopiero co skończyła się wojna o austriacką sukcesję, ten przydział uchronił go przed przejściem na połowę pensji, co spotkało wielu oficerów pozbawionych stanowisk we flocie przenoszącej okręty do rezerwy i funkcjonującej na stopie pokojowej. W tym czasie Morris odbył swą pierwszą podróż do Indii Zachodnich, gdzie stacjonował na Jamajce, aż do 1753 roku. Trafił wtedy na HMS Somerset, gdzie służył do 2 stycznia 1754, kiedy otrzymał kolejny awans na dowódcę, Master and Commander i swój pierwszy własny okręt, 14-działowy sloop HMS Baltimore. Ponieważ ów okręt operował w Ameryce Północnej, Suckling udał się tam na pokładzie statku handlowego. Dowództwo objął w Charleston w Karolinie Południowej dopiero w maju. Realizował głównie zadania patrolowe, aż do wybuchu wojny, którą według niektórych historyków należy określać jako pierwszą prawdziwą wojnę światową. Mowa o wojnie siedmioletniej. Już w 1754 doszło do pierwszych starć pomiędzy Francją i Anglią na terytorium kolonii amerykańskich. Morris Suckling otrzymał dowództwo świeżo zdobytego okrętu liniowego HMS Liss, uzbrojonego jedynie połowicznie, gdyż pełnił funkcję transportowca.
wraz z komendą otrzymał rozkaz doprowadzenia okrętu na Wyspy Brytyjskie. 2 grudnia otrzymał awans na kapitana i komendę na 60-działowym HMS Dreadnought. Dreadnoughtem miał dowodzić przez następne lata. Okręt stacjonował w Port Royal na Jamajce. 21 października 1757 roku trzy 60-działowe brytyjskie okręty liniowe HMS Augusta, HMS Dreadnought i HMS Edinburgh przechwyciły silny francuski konwój wypływający z Cape Frances. Brytyjską formacją dowodził komodor Arthur Forrest na Auguście, a francuską Guy-François de Cresson, czy jakoś tak, z pokładu 60-działowego Intrepid. Nieprzyjacielskie okręty po raz pierwszy dostrzeżono z pokładu Dreadnoughta około godziny 7 rano. Po nadaniu stosownych komunikatów rozpoczęto pogoń, która trwała do południa, gdy francuska eskadra odłączyła się od konwoju i ruszyła na spotkanie Anglików. Tutaj przyszło zaskoczenie. Przeciwko 3 liniowcom Francuzi wystawili 7 okrętów, z których aż 4 były okrętami liniowymi, w tym takimi, które przewyższały Anglików liczbą dział. Komodor Forrest zwołał pozostałych kapitanów na pokład Augusty, by naradzić się co do dalszych działań. Z rozmowy tej pozostała przekazywana dalej anegdota, jakoby Forrest miał zwrócić się do pozostałych dowódców. Cóż, panowie? Widzicie, ruszyli ku nam, by zaatakować. Na co kapitan Suckling miał odpowiedzieć: myślę, że szkoda byłoby ich rozczarować. Forrest, wyraźnie zadowolony z takiego obrotu sprawy, rzucił na odchodne: bardzo dobrze, wracajcie na swoje okręty. Cała narada nie trwała nawet minuty. Brytyjskie okręty uformowały szyk liniowy z Dreadnoughtem na czele, okrętem Forresta po środku i Edynburgiem zamykającym szyk. Obydwie formacje zbliżyły się do siebie o 15:20, kiedy to Suckling zaatakował francuski okręt flagowy, który po pierwszych salwach stracił tyle drzewiec, że całkowicie stracił sterowność. Części strąconego takielunku zadziałały jak kotwica i Intrepid wpadł na podążający za nim Greenwich. Chaos w francuskich szeregach, który nastąpił krótko po tym, wykorzystali Brytyjczycy, zaciekle ostrzeliwując francuskie jednostki. Walka trwała 2,5 godziny. Do czasu, gdy jedna z francuskich fregat nie podała holu na Intrepid i ich formacja nie oderwała się od przeciwnika, by ruszyć z powrotem w kierunku Cape Frances. Pościg w tej chwili był niemożliwy. Takielunek na angielskich liniowcach był w strzępach, reje postrącane, maszty połamane. W wyniku tego starcia eskadra komodora Forresta straciła 23 poległych i 89 rannych, podczas gdy straty francuskie szacowano na 500-600 poległych i rannych. Była to jedyna pełnoskalowa bitwa w karierze kapitana Morrisa Sucklinga. Nim przejdziemy dalej do omawiania jego dalszych losów, pozwólcie, że wrócę na chwilę do bohatera naszego cyklu, Horatio Nelsona. Pamięć o bitwie pod Cape Frances była wciąż żywa w jego czasach. Wspominano o niej nawet w dniu 21 października 1805 roku, przed bitwą pod Trafalgarem. Horatio znał dokonania i czyny swojego wujka. Wielokrotnie wspominał, że 21 października to będzie ich dzień. William Beatty, który był chirurgiem na pokładzie HMS Victory, tego sławetnego ranka miał powiedzieć, że 21 października jest uważany za najszczęśliwszy dzień w roku w rodzinie Nelsona. Żaden z nich się nie pomylił. Tego dnia zwyciężyli połączone siły francusko-hiszpańskie, niestety przypłacając to śmiercią Horatio Nelsona. Dokładnie 48 lat po bitwie Morrisa Sucklinga pod Cape Frances. Wuj Nelsona stoczył jeszcze jedną potyczkę podczas służby na Karaibach. 1 września 1758 roku zaatakował liniowiec Palmir o 74 działach. Jednak po wymianie salw z bliskiej odległości Dreadnought stracił część takielunku i nie był zdolny do dalszej walki. Francuz uciekł. 17 czerwca 1760 roku okręt Sucklinga wysłano jako eskortę dużego konwoju do Anglii, kończąc przydział jego dowódcy 19 listopada owego roku. Już w styczniu powierzono mu dowództwo na 70-działowym okręcie liniowym HMS Nassau, wysłanym do działań na wodach Zatoki Biskajskiej. Na krótki okres czasu, zdjęty ze stanowiska, przygotowywał do ponownego wprowadzenia do służby okręt jego królewskiej mości Lancaster, by powrócić po wykonaniu zadania na Nassau.
To na pokładzie tego okrętu zastał go koniec wojny siedmioletniej. Tym razem nie miał tyle szczęścia, co po zakończeniu wojny o austriacką sukcesję i wylądował na połowie pensji w swoim majątku Woodton w hrabstwie Norfolk. Po 7 latach wojny czekało go 7 lat rezerwy. W 1770, gdy doszło do kryzysu falklandzkiego, Royal Navy rozpoczęła mobilizację. Sacklingowi przydzielono HMS Reasonable, pierwszy okręt, na którym przyszło służyć Horatio Nelsonowi. Na teraz to wszystko. O jego dalszej karierze z przyszłym admirałem na pokładzie porozmawiamy w jednym z kolejnych filmów. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę i do następnego razu. Stopy wody pod kilem. Cześć!